by jeździć w kółko przed tym samym radarem i rozpędzać samochód nawet do blisko 140 km na godzinę? Niewykluczone, że to zemsta za to, że w grudniu dostał mandat za przekroczenie prędkości. Tyle, że zemsta na samym sobie, kierowca znów dostanie mandat. Co najmniej mandat. Małgorzata Zienkiewicz. Czwarta rano, ulica Branickiego, centrum Białegostoku. Pierwsze zdjęcie z fotoradaru, Seat Toledo, 4:12, prędkość 131 km, dozwolona 50. Kolejne zdjęcie, 4:36, już nieco wolniej, bo 127 km i kolejne, 4:49 i 125 km, 4:50, prawie tak samo, o 5:05 też. Znaczne zwolnienie następuje o 5:20 aż do 102 km i ostatnie, 37 zdjęcie o 5:40 wskazuje prędkość 120 km. I pytanie, o co chodziło temu kierowcy? Policjanci sprawdzają teraz, czym kierował się mężczyzna, czy była to swego rodzaju zemsta. Kierowca, którego tożsamości policja nie ujawnia, był już w grudniu karany za przekroczenie prędkości i to na tej samej ulicy. Musiał zapłacić 300 zł. Motyw zemsty nie jest jedyny. Może testował jakiś środek, którym pryska się tablicę rejestracyjną. Kierowca jeździł w tym i z powrotem. Za każdym razem rozpędzał auto do 130 km na godzinę. Pytanie, czy na całej ulicy, czy tylko tam, gdzie stał fotoradar? Albo się popisywał, albo po prostu odgrywał się na jakimś może policjancie. Przeniacki wybryk. Jeden kolega porzucił drugiego samochód i nałapał na jego konto punktów karnych. Albo chory psychicznie może, w tym coś mógł spowodować przecież wypadek, kogoś zabić przy takiej prędkości. No. Sprawca przed Sądem Grodzkim odpowie jednak tylko za jedno wykroczenie. Z punktu widzenia prawa karnego mamy tutaj do czynienia z tak zwanym czynem ciągłym, czyli nawet jeżeli sprawca 37 razy przekroczył przepisy, to jest jedno przestępstwo. Ten kierowca nie będzie potraktowany przez policję w sposób szczególny. Nie jest zatrzymany, nikt nie badał, czy był pijany. Po prostu jest w domu i czeka na standardową rozprawę w Sądzie Grodzkim. Usprawiedliwić go może rzeczywiście to, że mamy do czynienia z jakimś bezprawiem, dlatego że Straż Miejska nie powinna nakładać mandatów, ale to nie jest metoda oczywiście walki z tym bezprawiem. Dwa miesiące temu sąd w Wodzisławiu Śląskim uznał, że Straż Miejska nie ma prawa karać kierowców namierzonych fotoradarami. Ale ten wyrok jak dotąd dotyczy tylko Wodzisławia. Sądy w Polsce są niezawisłe i w danej konkretnej sprawie podejmują takie, a nie inne decyzje. W danej sprawie. Niewykluczone więc, że mała, szara skrzynka wkrótce przestanie być postrachem kierowców, jeśli okaże się, że jest ona w Polsce nie do końca legalna. Wkrótce skarga na fotoradary trafi przed Trybunał Konstytucyjny. Małgorzata Zienkiewicz, Wydarzenia. Mimo, że mamy weekend, nie sposób uciec od polityki. Polityki rozgrywającej się w Warszawie, ale dotyczącej stanowisk w Strasburgu, czyli w parlamencie.